Jeśli już zasubskrybujesz nasz kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek oraz zatwierdzić, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Afryka to drugi pod względem wielkości, ale i najbiedniejszy kontynent na Ziemi. Został on dotknięty wieloma plagami, na przykład malarią. To z pewnością wiecie, ale czy w takim razie Afryka nie skrywa żadnych ciekawostek? Jeśli tak myślicie, to jesteście w błędzie. Zapraszam na ciekawostki o Afryce. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Jeśli myślicie, że najbardziej zabójcze duże zwierzęta z Afryki to lew czy krokodyl, to jesteście w błędzie. Najgroźniejszym z dużych zwierząt jest hipopotam, który zabija w Afryce najwięcej ludzi. Wszystko to ze względu na konflikt terytorialny i młode hipopotamy chętnie wychodzące na brzeg rzeki. Kiedy samice wyczują jakiekolwiek zagrożenie, choćby takim się tylko zdawało, ruszają do ataku. Szanse człowieka w starciu z potężnymi kłami hipopotamów są niestety niewielkie. Największa żaba świata, goliat płochliwy, pochodzi z Kamerunu. Waży do 3 kg, osiąga nawet 30 cm długości, a jednym skokiem może pokonać nawet 3-metrowy dystans. Najwięcej mieszkańców Afryki posługuje się językiem arabskim, w dalszej kolejności angielskim, suahili i francuskim. Na całym kontynencie występują ponadto 2000 pomniejszych języków oraz dialektów. Afryka to zdecydowanie największy dostawca i producent diamentów oraz kamieni szlachetnych na całym świecie. Według szacunkowych danych, aż 50% drogocennych błyskotek pochodzi właśnie z czarnego lądu. Jak się okazuje, to Sudan, a nie Egipt, może poszczycić się największą liczbą piramid. W Sudanie znajdziemy co najmniej 233 piramidy. Motto RPA brzmi jedność w różnorodności. Gwinea równikowa jest na chwilę obecną najbogatszym ze wszystkich afrykańskich krajów, a jak się okazuje, większość ludzi nigdy nie słyszała o tym fakcie. Okres dobrobytu rozpoczął się po 1996 roku, kiedy to na tych terenach odkryto znaczne zapasy ropy, co dla kraju liczącego zaledwie 500 tysięcy mieszkańców było prawdziwym darem od Boga. Obecnie Gwinea Równikowa to największy producent ropy w całej Afryce. Jak się jednak okazuje, mieszkańcy państwa niewiele zyskali z racji występowania na ich terenie naturalnych bogactw. Cały kraj opanowała powszechna korupcja, a przeciętny obywatel skazany jest na życie w skrajnym ubóstwie. RPA to na pewno jeden z najbardziej wyjątkowych krajów w Afryce. W przeciwieństwie do pozostałych państw na świecie, posiada obecnie 3 różne stolice, z których każda jest częstym kierunkiem turystycznym zagranicznych gości. Jeśli wydaje się wam, że pingwiny żyją tylko w zimnych miejscach, to jesteście w błędzie. Na kontynencie afrykańskim znajdziemy ich aż 55 tysięcy. Jest to jedynie niewielki odsetek całej populacji pingwinów na tychże terenach, która na początku zeszłego wieku oscylowała jeszcze w granicach 4 milionów. Prezydent RPA, Jacob Zuma, ma 6 żon, które urodziły mu 21 dzieci. Jezioro Czad, jeden z 4 największych zbiorników wodnych w Afryce, zmniejszyło swoją powierzchnię o prawie 95% w przeciągu ostatnich 40 lat, jak wynika z badań, które sponsorowane są przez amerykańską agencję kosmiczną NASA. Co gorsza, zmiany klimatu oraz wzrastające zapotrzebowanie na wodę pitną powoduje jeszcze dynamiczniejsze wysychanie jeziora, przez co wkrótce będzie niczym innym jak zwyczajną kałużą. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.